Sony uwielbia niszczyć swoją społeczność od wewnątrz. Teraz postanowili zniszczyć dobrą wolę, jaką zgromadziło Helldivers 2. W najnowszej aktualizacji możemy przeczytać. Uwaga Helldiversi! Z powodów technicznych w momencie premiery Helldivers 2 zezwoliliśmy na tymczasowo opcjonalne łączenie kont Steam z PlayStation Network. Ten okres właśnie się kończy. Poniżej znajdują się szczegóły. Łączenie kont jest niezwykle ważne dla ochrony naszych graczy i zapewnienia im bezpieczeństwa gwarantowanego na PlayStation i w grach PlayStation Studios. To najlepszy i główny sposób ochrony graczy przed niewłaściwym zachowaniem przez blokowanie osób nękających blokowanie mają na myśli banowanie osób i psujących zabawę. Gwarantuje też graczom zablokowanym, zbanowanym, prawo do odwołania się. W związku z tym, począwszy od 6 maja, wszyscy nowi gracze w Helldivers 2 na platformie Steam będą musieli połączyć swoje konto Steam z kontem PlayStation Network. Obecni gracze przez Steam zaczną otrzymywać komunikaty o konieczności logowania się od 30 maja. Do 4 czerwca będą musieli połączyć swoje konto Steam z PlayStation Network. Konta PlayStation Network są bezpłatne i łatwe w konfiguracji. Wystarczy skorzystać z tego linku. Rozumiemy, że to może być dla Was uciążliwe, ale ten krok pomoże nam nadal budować społeczność, z której wszyscy jesteśmy dumni. Bardzo dziękujemy za Wasze ciągłe wsparcie dla High 2 Sony Interactive Entertainment. <laughs> tak. Pokrótce oznacza to, że, nawet grając na Steamie, będzie trzeba stworzyć konto na PSN aby zagrać w Helldivers 2. A stwierdzenie, że łączenie kont jest niezwykle ważne dla ochrony naszych graczy i zapewnia im bezpieczeństwo gwarantowane przez PlayStation i w grach PlayStation Studios, no to jest jakiś żart. Sony niejednokrotnie było hakowane. Przykładowo w kwietniu 2011 roku hakerzy uzyskują dostęp do danych osobowych 77 milionów użytkowników Sony PlayStation Network. W maju 2011 roku skradziono dane osobowe 25 milionów klientów Sony Online Entertainment. Czerwiec 2011 roku włamanie na witrynę Sony Pictures ujawniające milion kont. Listopad 2014 hakerzy kradną 100 tysięcy Terabajtów danych z Sony Pictures. Sierpień 2017 roku. Grupa hakerów uzyskuje dostęp do kont Sony w mediach społecznościowych. Wrzesień 2023 rok. Sony bada rzekome włamanie. Październik 2023 rok. Sony powiadamia pracowników o naruszeniu ochrony danych. <grym> Także argument, że łączenie, połączenie tych kont dla bezpieczeństwa. No to, to, to jest kłamstwo, nie? Warto zaznaczyć, że pod tą informacją podpisało się Sony Interactive Entertainment, a nie Arrowhead Game Studios, które stworzyło Helldivers 2. Sony jest tylko wydawcą. Więc to Sony zmusza graczy do stworzenia konta PSN, nie deweloperzy. Potwierdza to też ten screenshot z Discorda Helldiversów 2. Gdzie Twinbeard pisze, First of all, it's Sony's decision, not ours. Secondly, we don't have all the details about region-related issues. We're chasing Sony to get more info. A do tego przejdziemy zaraz. E, więc tak, to Sony wymusza tą zmianę. Są oczywiście ludzie, którym to nie przeszkadza. E, mamy chociażby tutaj screenshot od menadżera społeczności z Discorda Helldivers 2 że to nie jest pierwsza ani nawet nie czternasta mainstreamowa gra, która wymaga. Założenia konta na platformie trzeciej strony, yy, które zajmuje 120 sekund i tak dalej, i tak dalej, i że jest to błahostka tak naprawdę. Tylko yy, skoro jest to taka błahostka, to czemu jej wymagają? Hmm? Yy, no, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To nie chodzi o bezpieczeństwo. Chcą wprowadzić miliony graczy do ekosystemu PlayStation Network, żeby yy, reklamować swoje gry. Wysyłać reklamy, najpewniej też sprzedawać informacje graczy jakimś innym korporacjom, jak to każdy robi. I tak, znajdą się też inne osoby, które na Redditie z dwójki piszą, że to jest w sumie błahostka, więc nie ma o co się spinać. Okej, okay, to może być błahostka, ale to Sony. Oni, oni nie są nasimi kolegami, to jest korporacja. Jak, jak dasz im palec, to zabiorą całą rękę. Przez takie podejście i ugodliwość graczy, gaming jest w miejscu w takim, jakim jest pay to win w grach single player i podstawowe funkcje w wersjach deluxe za 1000 zł. No ale to swoją drogą, wracając do tematu. Sprawda na stronie Helldivers 2 na Steam było od początku napisane, że gra wymaga konta na platformie firmy zewnętrznej PlayStation Network i wspiera dodanie do konta Steam, tylko że to nie było wcześniej absolutnie egzekwowane. Za to co było wcześniej napisane na stronie PSN w zakładce najczęściej zadawane pytania, to że logowania się do PSN jest opcjonalne, aby grać w gry PlayStation na PCcie. Eee, tylko teraz to zmienili na niektóre gry wymagają zalogowania i połączenia konta PSN. To, to, to nie jest dobra decyzja. Nie można tak po prostu po paru miesiącach stwierdzić: Hej, e, dajcie nam swoje dane na platformie, z którą nie macie nic wspólnego, e, albo nie będziecie mogli grać w naszą grę. Hmm? Dobry deal? Tak. No tak po prostu się nie robi. Sony po raz kolejny zakłada maskę Vadera i cytując klasyczek zmieniłem warunki umowy. Módl się, abym nie zmienił ich bardziej. No może to i jest legalne, ale nieetyczne i po prostu chamskie, a... Community Heldiversów bardzo dobrze to wzorowuje. Przez recenzję na Steam 3 maja zdobyło prawie 37 tysięcy negatywnych opinii. Teraz wbiło do 34 310 negatywnych ocen dzisiaj. No zostają reviewbombowani i no to dobrze. To, moim zdaniem to dobrze. Reviewbombing jest bardzo fajną strategią, która pokazuje, że gracze się nie zgadzają na decyzje deweloperów bądź. Wydawców, tutaj akurat to jest decyzja wydawcy, no, że im to po prostu nie pasuje i jak nie cofną albo nie, nie zmienią tego jakoś inaczej, to dużo graczy przestanie grać. Co jeszcze jest dość zabawne, to że PSN jest aktualnie dostępny w 69 nice, krajach. Nie ma na przykład Chin, nie ma Filipin, nie ma większości Afryki. Nie ma też krajów, nie ma Rosji i nie ma wschodnioeuropejskich krajów, takich jak Litwy, Łotwy. Więc wszyscy gracze stamtąd nie będą mogli założyć konto PSN, bo konto PSN wymaga logowania się z kraju, w którym się rezyduje. A jak się będzie chciało podrobić kraj, w którym się rezyduje, to mogą cię zbanować, bo wymagają też weryfikacji albo skanu twarzy, albo jakiś tam innych pierdół, przesłania jakiegoś dokumentu, że się pochodzi z tego kraju, z którego się podało, że się pochodzi, i banują za to, jak się podało, złe, złe dane. Więc jak nie mieszka się w jednym z tych 69 krajów, to nie można legalnie założyć konta PSN i nie można legalnie grać w Helldivers 2. Świetna decyzja, Sony. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej zmianie. Czy graliście w Helldivers 2 i czy zamierzacie ugiąć kolano i założyć konto PSN, czy może jednak zostawić negatywną opinię i postarać się o refund. Myślę, że Steam powinien przyznać refundy w takiej sytuacji. Nagle zmienili warunki umowy, więc wydaliśmy pieniądze. Szczególnie ludzie, którzy nie, nie mają dostępu do konta PSN i nie mogą go założyć przez bo są w złym kraju, no to będą musieli dostać e, zwrot pieniędzy, bo nie mają legalnego dostępu do gry. A zapłacili. 140 zł. Więc... E, Napiszcie, co o tym sądzicie, zostawcie lajka, strzelcie suba, jak możecie i widzimy się następnym razem. Nie, nie. Sony, nie? Sony naprawdę nienawidzi, kurwa, grać. O, to jakie decyzje podejmują ostatnio, to naprawdę... O. Może się tylko podrapać po głowie i zapytać... What? Czemu? Co? Co oni odwalają? Cały PSN się sypie. O. Szczerze mam nadzieję, że PlayStation umrze. Jako platforma. Jako platforma ogólnie mam, mam na myśli. Xbox już nie widzi przyszłości za bardzo w konsoli i się przerzucili na e, Game Passa, nie, ale też mają PC. To jest o wiele większy rynek mają, ale teraz pozwalają swoim grom, które tworzą oni, żeby też trafiały na PlayStation. PlayStation dalej nie, nie ugina kolana odnośnie swoich ekskluzywów. I to jest kolejna z gier Helldivers 2, która teraz wymaga konta PlayStation Network.